oglądałem ostatnio kanał na YouTube Urbex Hill. Ten kanał jest prowadzony przez Harka. Skupia się on głównie na eksploracji opuszczonych budynków, no i niepokojących transformacjach, jakie się w nich dokonują. Często są one odizolowane od ogółu, co sprawia, że nigdy nie możesz być pewien, co tam znajdziesz, ani kogo możesz spotkać. Zapraszam Cię do odkrycia chwil, gdy Hark spotkał się z tymi, którzy żyją w cieniu. Znajdował artefakty, których nie powinien znajdować, no i zobaczymy, dlaczego coś przerażającego może czekać tuż za rogiem. Ale pokażę Wam też polskie nagranie naszego widza, który podesłał mi ten interesujący fragment nagrania. Ostatni film Wam się bardzo spodobał, no i zostawiliście ocenę pod filmem, jak prosiłem, ponieważ YouTube bardzo ogranicza tego typu content. Więc jeśli możesz, to tutaj także zostaw łapkę w górę, żeby film chociaż trochę wpadł w algorytm, a ja w zamian za to będę dla Was przygotowywał naprawdę mocne filmy. Dziwne istoty. Jestem zawsze bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o decydowanie, które filmy chcę umieścić na swoim kanale, no i staram się unikać czegokolwiek, co wydaje się być sztuczne. Hark przyciągnął jednak moją uwagę, ponieważ większość jego treści wydaje się być bardzo autentyczna. Ma ponad 60 filmów na swoim kanale. Wiele z nich nie obejmuje niepokojących spotkań, a jedynie eksploracji opuszczonych budynków. Często uwzględnia pewne znaleziska paranormalne, ale zazwyczaj jest to otwarta interpretacja. Nie widziałem u niego żadnego przypadku, w którym było oczywiste, że jakiś film jest edytowany, no i na którym jest duch czy upiór. No a to sprawia, że następne wideo, które chcę Wam pokazać, jest jeszcze bardziej zagadkowe. Hark usłyszał plotki o opuszczonym systemie tuneli głęboko w lesie. Ten 10-metrowy, pozornie nieskończony tunel jest przeciętny. Można by rzec zwykły spacer przez strumień wody, bez ciekawych struktur czy miejsc do zwiedzania. Jednak potem jak Hark znalazł źródło wody wpływające do tunelu, nieświadomie uchwycił coś przerażającego. Po drugiej stronie rogu są dwie tajemnicze postacie, które wyglądają zza narożnika sąsiedniego tunelu. Hark zdaje się nie reagować, co sugeruje, że nie zauważył tego w momencie nagrywania. Trudno jest cokolwiek usłyszeć, ponieważ szum wody zagłusza całe nagranie dźwiękowe. Jednak Hark schodzi w dół do tego tunelu, no i nie znajduje tam nic ciekawego. Jak wcześniej wspomniano, jest to bardzo dziwne. Zwłaszcza w przypadku Harka, ponieważ wcześniej nie było żadnej aktywności paranormalnej na jego kanale. Co więcej, nie reaguje, co normalnie każdy by zrobił w przypadku ustawionej sytuacji. Nie określa tego również jako zjawisko paranormalne. No i zamiast tego nazwał to po prostu dziwną istotą. Głęboko zanurzając się w komentarzach, możemy zobaczyć dyskusję, którą Hark prowadzi ze swoją publicznością. Teoretyzują, że mogą to być małpy. Choć to wydaje się być dość dzikim założeniem, by dalej wspierać tą teorię, Hark później usłyszał dźwięki dochodzące z tunelu. Inni również zauważyli, że wygląda to bardzo podobnie do wiralowego filmu, który został potwierdzony jako fake. Nie jestem pewien, co o tym myśleć, więc dajcie znać w komentarzach poniżej. Dwudziestego stycznia Hark eksplorował nieujawnioną opuszczoną szkołę, która rzekomo była nawiedzona. Przechadzał się przez klatki schodowe i korytarze tego budynku. Jednak wkrótce zauważył, że duchy to nie jedyny powód do niepokoju. Była tam inna osoba błąkająca się po budynku. Czy jest to kolejny eksplorator, który uciekł w przeciwnym kierunku? Czy może mężczyzna obecnie zamieszkujący to miejsce? Hark był oczywiście ostrożny. Początkowo na chwilę zaczekał. Zauważył, że druga osoba nie reaguje po zostaniu zauważoną. Uznał sytuację jako niegroźną, no i kontynuował eksplorację. W trakcie tego filmu kilkukrotnie napotkał mieszkańca. Raz przez cień poruszający się w sąsiednich pokojach, a nawet słyszał ich kroki biegnące po klatce schodowej. Hello? Było jasne, że ta osoba nie chciała gości. No i smutno ich było widzieć uciekających przed eksploratorami, którzy zwiedzają budynek, który nazywają domem. Choć niepokojące jest wędrowanie po opuszczonych budynkach, wiedząc, że nie jest tam samym, to jednak nie była to najbardziej przerażająca chwila w tym filmie. Oh, shit. Oh, fuck.
Somebody's in there. Na szczęście nie było tam nic groźnego. To była lalka ubrana w maskę, aby wyglądać jak człowiek. Jednak zauważyłem coś nietypowego. W przeciwieństwie do wielu innych budynków eksplorowanych przez Harka, w tym miejscu nie było żadnych graffiti. To miejsce wydawało się być stosunkowo niezbadane, a z mieszkańcem budynku ciągle uciekającym przed Harkiem można przypuszczać, że to oni zostawili tą lalkę, która miała być swego rodzaju strachem na wróble, aby odstraszyć ludzi, którzy próbują eksplorować szkołę. Niestety dla nich jednak Hark nie był amatorem, przyjrzał się temu jeszcze raz, ujawniając desperacką linię obrony stworzoną, aby zniechęcić intruzów. Ten film nie jest wizualnie przerażający, ani nie jest niebezpieczny, czy też uznawany za aktywność paranormalną. Ukazuje niepokojący lęk przed śmiercią i opuszczeniem Ziemi. Podczas eksploracji opuszczonego kościoła Hark trafia na bibliotekę, w której znajdują się różne książki, no i przechowywane są dokumenty. Przegląda kilka rzeczy, otwiera kilka książek, zanim natknie się na list napisany ręcznie. W liście czytamy: życie jest dziwne, gdy jest się młode. Pojęcie śmierci wydaje się być niezrozumiałe. Trudno nawet rozważać, że pewnego dnia można umrzeć, jakby twoja własna śmiertelność nie istniała. Ale faktem jest, że nie wiemy, jak długo będziemy na tej ziemi. Zawsze słyszałem historie o ludziach, którzy chorują i umierają. Ale nigdy nie myślałem, że spotka to mnie. A jednak tu jestem na łożu śmierci, mając 24 lata. Z każdym dniem zbliżam się do nieuchronnej śmierci. Zanim umrę, chcę ci powiedzieć, jak wiele dla mnie znaczysz. Zawsze okazywałaś mi jedynie prawdziwą miłość i za to zawsze będę ci wdzięczny. Cenię wszystkie wspaniałe wspomnienia, które razem dzieliliśmy i nie mogłem sobie wymarzyć lepszej matki. To łamie mi serce, że musisz pochować swoje własne dziecko. Zawsze wyobrażałem sobie, że będę miał wspaniałą rodzinę z wieloma dziećmi. Chciałem spędzić czas na tej ziemi z miłością mojego życia, ale niestety to się nigdy nie wydarzy, ponieważ nie zostało mi wiele czasu. Wiem, że to trudne do zaakceptowania, ale bądź silna. Znów się spotkamy kiedyś w niebie. Dziękuję, mamo, za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Niemożliwe jest stwierdzenie, czy ten list kiedykolwiek dotarł do matki, czy też został zostawiony w tym kościele, zgubiony na zawsze w ruinach opuszczonego miejsca. To po prostu przygnębiające zastanawiać się, co się stanie z naszymi rzeczami, gdy odejdziemy, no i czy nasze ostatnie słowa kiedykolwiek będą usłyszane. Ten film pochodzi od naszego widza, który nagrywa urbexy. Podesłał mi maila z nagraniem i taką wiadomością. Prowadzę kanał urbexowy, niezwiązany kompletnie z paranormalnymi zjawiskami i chciałem się z tobą podzielić materiałem, który nagrałem w zasadzie przy urbexie. Podczas nagrywania domu pod Warszawą, opuszczonego od bardzo dawna zresztą, znalazłem malucha w garażu, który miał w środku znicze. Wtedy nie pomyślałem, że jest to coś dziwnego i coś zarejestruję, gdyż panowała tam kompletna cisza. Dom daleko od ulic i zgiełku. Zobaczysz materiał, zrozumiesz. Oglądając nagranie, faktycznie możemy zobaczyć znicze w samochodzie. Okej, no może to wydawać się dziwne, no bo kto zostawia znicze w samochodzie? Ewidentnie tam nikogo nie było od dłuższego czasu. Bardzo możliwe, że właściciele kiedy zostawili tam znicze, no i tak sobie po prostu leżą do dzisiaj. Brakuje nam jednak kontekstu i informacji, żeby stwierdzić, czy jest to coś niepokojącego. Poszperałem trochę w internecie, no i znalazłem informację o przesądzie włożeniu zniczy w samochodzie. Posłuchajcie. Przesąd zakazujący włożenia zniczy w samochodzie ma swoje korzenie w tradycji i wierzeniach ludowych, ale nie ma naukowego uzasadnienia. Jednym z powodów przesądu może być związanie z dawną praktyką używania świec do oznaczenia żałoby, no i uczczenia zmarłych. Inny aspekt tego przesądu może wynikać z obawy związanych z bezpieczeństwem. W przeszłości, gdy świece były bardzo powszechnie używane, istniało ryzyko, że mogą się one stłuc lub zapalić w pojeździe, co faktycznie mogło być niebezpieczne. W dzisiejszych czasach przewożenie zniczy w samochodzie nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, ale przesądy często przetrwają jako element kultury i tradycji. Warto zauważyć, że wiele przesądów ma charakter symboliczny, no i nie ma naukowego uzasadnienia. Ludzie trzymają się ich szacunku dla tradycji lub z powodu dziedziczenia wierzeń z pokolenia na pokolenie. Człowiek w kącie. Hark eksploruje ruiny kiedyś kwitnącego obiektu przemysłowego. Teraz niestety jest to stos gruzu. Ściany zdobią graffiti, pokryte są rdzą, no i zapachem wilgoci oraz śmierci. Mężczyzna schodzi na poziom piwnic jednego z budynków, a jeśli myślisz, że to miejsce nie może być bardziej niepokojące, to pomyśl jeszcze raz. Piwnica to praktycznie labirynt, pełen krętych i pustych pomieszczeń.
Jest tam niezliczona ilość miejsc do ukrycia i niezależnie od tego, gdzie jesteś, nigdy nie czujesz się całkowicie bezpieczny. Każdy sektor tej piwnicy ma swój własny zakamarek, w którym można się schować. Jeśli nie jesteś sam, to możesz mieć tylko nadzieję, że znajdziesz towarzystwo, zanim ktoś znajdzie ciebie. To miejsce sprawia, że naprawdę każdy czułby się przerażony. Some help, bro. Yo. Fuck that. He's not even responding. I'ma leave him alone. Get the fuck out of his way. Hark znajduje mężczyznę bez koszulki chowającego się w jednym z korytarzach piwnicy. Próbuje skontaktować się z nim, ale nie wiadomo, czy śpi, czy nie chce rozmawiać. W ogóle nie reaguje. Honestly, I feel bad for him now. Cause, like, imagine sleeping down here in the dark. That's actually kind of sad. You know what? I'ma help that dude out. I'ma leave him some money. Hark szybko ucieka. No i naprawdę jest mi go teraz szkoda, bo wyobraź sobie spać tutaj w ciemności. To naprawdę smutne. Nie uznając go natychmiast za zagrożenie, walczy z myślą o powrocie, no i zostawienia mu trochę pieniędzy. Mężczyzna zniknął. Yo. Hark teraz przechodzi od ostrożnie hojnego do przerażonego. No ale gdzie jest ten człowiek? Czy jest on niebezpieczny? A jeśli tak, no to może być wszędzie. Powoli i bardzo ostrożnie przeszukuje pobliski obszar, a po znalezieniu mężczyzny zaczyna uciekać z terenu. Nie ma mowy, żeby chciał kontynuować poszukiwania budynku, mając potencjalne niebezpieczeństwo krążące wokół niego. W drodze na zewnątrz zobaczył mężczyznę jeszcze raz, zanim wreszcie dotarł do wyjścia i uciekł. Maja 2023 roku Hark eksplorował szkołę podstawową Roberta Fultona. Jest to 92-letni budynek, który od dawna jest opuszczony. Jednak po przejściu obok znanego pomieszczenia Hark zauważył, że jedno z przejść było zabarykadowane. Spojrzał przez gruz, no i zauważył, że to miejsce może być kryjówką zrobioną przez jakąś osobę. Wszedł do sąsiedniej klasy, gdzie znalazł kilka niepokojących rzeczy. Na tablicy był napis „Nie eksploruj sam”, no i znak na drzwiach prowadzących do zamkniętego pomieszczenia, na których było napisane „Nie wchodzić”. Somebody's been living in here. Mężczyzna mieszkający w budynku ukrywał się aktualnie w tym pomieszczeniu. Pierwsza reakcja to oczywiście obawa o bezpieczeństwo, ale w takich sytuacjach zaczynamy się zastanawiać, kto jest obecnie postrzegany jako drapieżnik. Nie słychać kroków goniących za Harkiem, gdy ten zaczyna biec. Mężczyzna mieszkający tutaj był prawdopodobnie przerażony, ukrywając się w najgłębszym kącie swojego pokoju, licząc na to, że nie zostanie znaleziony. Dopiero w ostatnim możliwym momencie uciekł do krzyku, próbując desperacko odstraszyć mężczyznę eksplorującego jego dom.